Witam, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Darko, zaczynamy kolejny odcinek serii Let's Play Might and Magic 3, łanie Heroes of Might and Magic 3. No i kontynuujemy naszą kampanię w Podziemie Diabły. Skończyliśmy w pierwszym odcinku z dwoma bohaterami na levelu 12. No i teraz idziemy w przełom. Aby wygrać, musisz zdobyć wszystkie wrogie miasta i pokonać wszystkie armie wroga. O, jaka fajna. Twoi bohaterowie będą mogli osiągnąć co najwyżej 12 poziom doświadczenia, ale 8 najsilniejszych z nich stanie twojego boku podczas finałowej bitwy. To znaczy będziemy mieć 3. No i mamy do wyboru Gildię Magii Pierwszej, Akademia Wojny, co nam da 1000 doświadczenia, lub Kolumna Oczu. Ja biorę Kolumnę Oczu, dlatego że ja pamiętam trochę drogę do zbudowania i zaczynamy. Raporty wywiadu informują o enrotiańskiej flocie wojennych statków, które przybiły do południowego wybrzeża Erathii. Z pewnych źródeł wiemy, iż flotą z pewnością nie dowodzi król Roland Żelazna Pięść. Nasze plany nie ulegają więc zmianom. Zaczynamy naszą ostatnią fazę podziemnej inwazji w celu umocnienia naszych pozycji wzdłuż północno-zachodniego wybrzeża. W razie nagłych problemów możemy szybko przerzucić posiłki z Nihon. Ostatnie z tuneli są już gotowe. Będziesz więc miał taktyczną przewagę. Okej. Gdy ruszyliśmy w brąz tuneli, odkryliśmy kolonię, która została przekomo dawno temu zniszczona. Jeżeli udałoby się nam przekopać kolonię do współpracy, to dostalibyśmy dodatkowe wojska do zabezpieczenia miast znajdujących się na powierzchni. Mam agenta, który zamieszkuje położoną niedaleko wysepkę i śpieguje od nas okoliczne miasta. Odnajdź go, a dostarczymy ci wielu ważnych informacji. Okej, no to mamy nie za bardzo osobą, którą lubię, synka. Wiecie co? Ja zrobię chyba jednak szybki powrót misji. Dopóki nie trafię na osobę, która mi jest potrzebna, a ja wolałbym coś pod magię, przyznaję. Nie pod atak tym razem. Okej, no, Alamar, świetnie. Magiczny i jeszcze wskrzeszenie. Jedno z moich ulubionych zaklęci, które ten... No i po prostu teraz będziemy mogli sobie bez problemu budować. Jak mówiłem, mroczne oczy, jak widzicie, takie są ceny. Oczywiście to jest prosty level, więc sobie rozbudujemy tak, jak zrobiliśmy praktycznie w ostatniej kampanii. To będzie szybkie według mnie, nawet gdybyśmy zrobili szybką inwazję, byśmy przeszli na szybko część. I prawdopodobnie powiem wam, że to zrobię nawet bez wysiłku, bo będę bardziej chciał chyba zacząć od Inferno z drugiej mapy niż z tym. Chyba, że nie wiem, będę miał o wiele więcej magii, będę miał teleport. Powiecie o tym, że nawet w grze można to znaleźć. Teraz się zbudowujemy, zobaczmy. O, świetnie. Dwóch magów mi się bardzo przyda. Zacznijcie kosić. Oczywiście zrobimy szybka walka. O, super. Chciałem przyłączyć, nawet nie minął mnie. Ołtarz ofiarny, co daje doświadczenie, ale nie używam tego gówna. Magia. Oczywiście będziemy się tutaj zbudować magię bardzo szybko, bo chcę znaleźć jedno zaklęcie, które będzie mi potrzebne, a mówimy na temat teleportu miasta. Co, jeżeli bym znajdę, to ja wam wyjaśnię w trakcie gry, po co to służy. Bardziej zawsze wolałem inteligencję niż siłę. O, siema Adelaide. Szkoda tylko, że masz nic przy sobie. Może bym cię ten... Nie, w opłogu powinien starczyć generalnie, bo ja nigdy nie używam dużo bohaterów. Nawet jak gram na multi, jak muszę grać na maksymalnym levelu, to brałem chyba z 1-2 i reszta to szpiegi. Ale to o wiele, wiele później. Okej. Odwiedzajmy, oglądajmy i spakujmy się do domu. Ratusz. To mnie zabije.
Jest ich za dużo. Okej, kapitol. No tylko dlatego, że jest prosty level, więc tutaj się z tym nie pierniczy. Ale to płaca. To mi się na to płaca, bo to są jednostki, które ja używam. Ziemi. Oczywiście nauka tak prawdziwie nie jest potrzebna, bo dlatego, że my mamy to, co ma ten sam efekt. No ale cóż, nie będę marudził, skoro masz, to już masz. Okej, tutaj nic, ale tu mogę wejść. Kurde, meduzy. One mnie rozpieprzą. Okej, wychodzimy stąd na powierzchnię. Okej. Zbliża się jeden z twoich doradców. Otrzymaliśmy raport mówiący, że okręty z Erno zakotwiczyły u południowej wybrzeży Erafii. W chwili obecnej nie wiemy, kto dowodzi flotą. Jednak mamy wiadomość z pewnego źródła, że nie może to być Ronald Ironfist. Faktycznie, że król Erafii. Urzędzioną z Katarzyną. Okej, tutaj idziemy na górę, musimy zdobyć elementy. Jak ten idzie na górę? Pokaż mi, co tam jest. Okej, no to my oczywiście zaczynamy rozbudowę. Powinien zbudować tutaj najpierw labirynt. Dlatego, że mi nie stać, to zbuduję sobie czarci krąg. Okej. Super. To większa armia. Okej, zobaczmy. Gówniane miasto, nie jest ten. Tutaj też gówno. Wszystko mam gówno. To słabiutcy. Myślałem, że co tam będzie. Dobra. Okej, labirynt. Będziemy mieć minotaury. No i trzeba jeszcze rozbudować do końca zamek. Wiem, że to trochę parodia, że grałeś na takim prostym levelu, ale... No wiecie, tak na samym początku tak właśnie było w Heroesach, żeby zachęcić ludzi do grania. A potem, na szczęście, to bardzo się szło do przodu, coraz trudniej było. O, świetnie, mamy kolejny zamek. Dzięki. Nauka czarów. No i tutaj będziemy musieli też trochę zbudować, ale jednak postanowiłem, że chyba przed zakończeniem gry ja prawdopodobnie sobie rozbuduję zamki tak, żeby mieć ten... sobie będzie zbudować magię i zobaczyć, czy będę miał to szczęście i znajdę to zaklęcie. Bo jeżeli to znajdę, to absolutnie mi zmienia różnicę gry, bo wtedy ja już nie potrzebuję brać tych. Nie potrzebuję tamtych z Inferno. Sami zrozumiecie w trakcie gry. Grupa. Cholera, trochę mu szkodzi. Oczywiście mógłby nawet budować smoki czerwone, ale tutaj nie są bezużyteczne. Więc sobie zostawię tak, jak po prostu mamy tutaj. Po prostu do tego levelu. Wiem, że nie mam pieniędzy, kurwa. Nie musiał mi o tym przypominać. Trzeci. Mówię, ty się na wieczór schowaj w zamku, a ty mi szukaj. To nie jest dobry pomysł. Tutaj na razie nic nie zbuduję. Tak, do nas na razie do podziemi nie wejdą, więc jesteśmy spokojni. Czwarty level dalej mi brakuje sporo. To myślę, że możemy sobie pozwolić na taką malutkie sprzątanie po bokach i zobaczyć, co znajdziemy dla nas. Koczuga. Świetnie, przydałam się bardzo. Królewska naga. Dzisiaj tutaj nie ma królewskiej nagi, więc spokojnie. Siarka. Tak, siarka by się bardzo przydała. Dopalenie siareczki. Wypierdalaj. Magia druga.
tutaj. Nie powietrza. Oczywiście musimy też się zatrzymać przy 12 levelu, więc postaramy się być trochę ostrożni. Dzięki. Oczywiście kopalnie. Ja tutaj na razie nigdzie nie chcę wejść. Tak jak już mówiłem, dopóki ja nie będę miał... Trochę nie będę wzmocniony generalnie. Okej, okay, teraz tak, tutaj chcę Tom. Chcę zdać magię. Po czym szybciej rozbuduję tą magię, to po prostu będę mógł zacząć grać. Myślę, że tam do góry pójdziemy. Gdzie tunele Eofol są bardzo rozbudowane. Spierdalaj. Świetnie, kolejny zamek. Na razie tu nic nie zrobię. Targowisko, zrobię sobie drugie. Za mniejsze koszta. I oczywiście rozburzę ich. Okej, mądrość, piąty level. O, mieliście już rozbudowaną nawet magię. Zajebiście. Drugi level. O, mamy zaklęcie wizja. Uwielbiam to zaklęcie. Co pozwala nam widzieć, jaka jest sytuacja do wrogów. Może wam czasami uratować nawet życie, coś takiego, przed atakiem. Na przykład rzucacie i wchodzicie sobie. Wiecie, czy macie wygraną, czy nie. Na przykład na wrogi, na przykład jak macie PvP. Bardzo przydatne, tak samo jak zaklęcie ukrycia. Rzucacie coś takiego, ukrywacie, nic oni nie wiedzą, wizja nie działa i... Przewaga jest po waszej stronie i to naprawdę dużo. Okej. Magazyn zasobów. Bardzo jak najszybciej tą siarkę gównianą. Chyba mi się wydaje, że sobie pozwolę na jego ludzki wydatek. 2,5 klocka. Za dużo. Nie opłaca mi się. Tu nic nie ma, idziemy po boku. O, świetnie, meduzy mi się bardzo przydadzą. Mamy merkury. Dokładnie rtęć. Moja biedna polszczyzna. No to rozbudowujemy sobie zameczki, no. Nic. Wiem, niestety zaklęcia magii są bardzo drogie. Ale jeżeli wam zrobicie porządek, ja sobie, że zatrudnię, zamiast was. Możecie mieć naprawdę spokój potem. Mądrość. Czwarty level. Też targowisko. No i jest piknie. Okej, ciebie na chwileczkę wyłączę stąd. Okej. Zbliża się jeden z twoich doradców. Wieści nie są pomyślne. Siły erlotańskie dowodzone przez Katarzynę Ironfist, córkę niedawno zmarłego króla Erafi. Katarzyna dowodzi znacznymi siłami i zdążyła się już umocnić według wybrzeża. Jeżeli się nie pospieszymy, królowa może osiągnąć Steelwick przed nami. Oczywiście tutaj nie ma timingu, że musicie zdobyć, więc powiem, musicie tylko wyeliminować. Więc faktycznie takie informacje, co wam piszą, to są, jakby to powiedzieć, literalne gówno. Siarka. Bo nie ma rosu timingu. Okej, klasa druga. Ty sobie śpi. A ja zbieram swoje. Kolejną grupą meduz, może się przyłączą. Zobaczmy, czy będziemy się zachował. Zaczynają się ulepszać, muszę się spieszyć. Niestety ta cholerna ta jest problemem. Nie to. 9. Niech się mocno to pierwsza. W razie zbieramy materiały. Czwarty. Czy jest piąty level? Tak jest. No i mamy Inferno i łańcuch piorunów. Dobre zaklęcia. A ja
11. Okej, okay, no to my zrobimy tak. Ty spieszaj do zamku. Ja sobie ulepszę tutaj, w międzyczasie Renaulta. Zrobię trochę więcej pieniędzy. Trzeci, no to daleko jeszcze do budowy. Nie, sorry. Muszę narazić. Muszę to sprzątać. Okej. Okay. Tak pracuje już taki mały trik, bo ja wiem, który zamknął jest najsłabszy. Więc trzeba najpierw pozająć wszystkie te zamki. No potem będziemy mieć kompletny spokój. Będziemy mogli sobie po prostu szukać trochę elementów do zdobycia. Jednak chyba wyminie trochę. Ok, no to zrobię piąty. Żeśmy tylko mieli implozję. Implozja, implozja! Ofiara. Nie lubię tego za bardzo zaklęcia, bo dlatego, że zżera ten i mnoży jako o ile HP, żeby strzecić drugą jednostkę, ale nie zawsze ona jest aż taka użyteczna. Część razy 3 może nawet dojść. Nie mój gust. Ok, jak widzicie, oni też nic nie mają. Magia tutaj nawet nie będę się patrzył, bo są słabi z magią. Nie, ale was atakuje z chęcią. Okej. Okay. Finanse oczywiście nie gapi się. Cieszę się, gdybym grał na Impossible, może bym się nawet o tym zastanowił. No, dlatego, że finanse by mi dały taki mały początek, o wiele lepszy, by mi ułatwił trochę grę. Archanioły co blokują? To mam to gdzieś. To już jest wszystko zbudowane. Teraz trzeba tutaj rozbudować ten zamek na skali. Będzie odbić. Pierwsze co. Okej. 6 i 6. Okej. Trzeci level. Ten czwarty. Odbił mi zamek ścierwą. Tak się nie będziemy bawić. Okej, okay, ty zaczniesz czyścić też, bo będzie mi to potrzebne, żebyście oboje zdobili level. Magia powietrza. Ok, teraz mam tutaj drugi. Musimy odbić ten zamek, schodzimy na dół. Trzy sztuk złota. Naprawdę tyle mam. Uff, panie, jestem bogaty. Ok, czwarty poziom. Oczywiście zawsze rtęcza. Ja chyba jednak poczekam chwilę, aż odbiję jeden z zamków. Oczywiście to zrobię z automatu, przychodząc tutaj. Ale nie widzę żadnych wojsk do walki. A tym bardziej jest różnica między nimi teraz levelami. 5-6. Może nie aż taka. Aha, po 8 oni będą chcieli na pewno. Kontratak i inferno. Kurde, nie to co szukam. Okej, okay, zaraz odwracam. Dobrze, już jestem. Sorry, usiadłem do toalety. Cześć. Zejdziemy do góry i czas to się ostatni zamek. Przedostatni zamek. Ja też chcę walki.
Będzie ziemi. O, skrzynka. Ale kurde, ja potrzebuję zaklęć. A nie kurde, takie gówno. No i widzicie, ceny powinny być prawie dumpingowe do ataku, do zrobienia. Ale ja jeszcze poczekam sobie, bo jestem pewny, że mogę mieć jeszcze. Kam chce się bić? Dobrze. Wymieniać. Teoretycznie. Nie. Nie będę wymieniał zaklęciami, no. Który to debil? Christian! Kto cię tu wołał? Dobra, idziemy pana Christiana. Trzeba go oswoić po naszym, po mojemu. O, 9. 5. No, trzeba będzie wracać do następnej tury. No, zajął mi zamek. A nie, czy mógłbyś pan postawić kropkę w i temu facetowi? Nie, ale chętnie powalczę z wami. Ok, idziemy odbić ten zamek. Tutaj nic nie macie, więc spokojnie. Ok. Oczywiście zdobyliśmy już drugi zamek. Tutaj sobie zostawię. No i teraz praktycznie już nie mają żadnych zamków, więc oprócz tamtego mojego, co idę odbić. Ok, tutaj mamy piąty level. Tutaj jest teraz piąty. Zobaczmy, czy będziemy mieć fixa. Dawaj chociaż implozję. Żywiołki wody. Kurde, nie to. Zawsze mam trochę pecha. Ja też zaatakuję. Dawaj zaświadczenie. 1600. Mogę mieć taniej według mnie. Zobaczmy. 833. No, tak jak mówiłem. Zrobimy tak. Okej, okay, ten zamek jest już rozwinięty, tutaj też jest rozwinięty, no to teraz ta, ten kolej. Okej, okay, tak jak już mówiłem, ścigaj tego frajera. Darkhold. Dzięki. Okej, okay, chodźcie. Idę wam tylko pobijać nogi, kark i wszystkie części ruchome. Okej. Okay. Tarcza ognia. No już lepiej, powiem, bo przyda nam się. Ale nie ma tego, czego ja szukam. W tych oczywiście zamkach jest niemożliwe, żebyśmy to znaleźli. Chyba, że tutaj. Wiem, że chyba tutaj mam do levelu 5. Tutaj mam do levelu 4, ale... Cały czas mam pytanie na temat tego, co zrobić. Aha, brakuje rtęci. Bez widzę. Nie widziałem tego. Magia ognia. Super. Naprawdę, bajerosko. Magia ognia. No i trzeba będzie rozbudować zamki. No i faktycznie nasz komputer już nic nie będzie mógł zrobić, bo ma zamek, którym nie może nawet kupować własnej armii. A może? No dobra, trzeba będzie szybko to zrobić. Piąty. Chociaż ich zbuduję, żeby sobie mogli przyjść i sobie wziąć. Ofiara! Kurde mać! Nie tego szukam. A dobra, raz już masz. Daj mi trochę więcej hajsu. To olejem. Tutaj musimy rozbudować trzeci level. I oczywiście trzeba rozbudować moich tych kompanów.
ziemi. Super. Czy wy macie już eksperta wątłości? Mistrza, Bajerowsko. Pomożecie mi sporo. Dobra, schowajcie się na razie. Powiem szczerze, że to mi się nie spodobało. To sobie wynajął jednak. Nie pamiętałem tego. No, zablokuję się jakoś tam armią. To nic mi nie zrobi więcej. Okej. 5. 2. I będzie 3. Odwrotnie. 3. Okej, to się zobaczymy później. Znaczy, będę musiał tam sobie bohatera. Jeśli zajmie. A tutaj dalej mi brakuje materiału, to trzeba po 8. 3. 4. Kurwa. O, tam jest ta. Okej. Trzeba rozpieszyć tego piana, żeby mi nie wkurwia więcej. 6. I 4. Dawaj portal do miasta, portal do miasta! Klon! Nawet lepiej niż ten. Będzie bardzo nam potrzebny i mamy spacer po wodzie. Zajebiste, naprawdę zajebiście. W sensie pozytywne. Bardzo przydatne zaklęcie. To oczywiście ja ich zmuszę do nauki. 9. Niech se poczeka. Okej, i level 5. Teraz powinniśmy być. Więc tak, raz, 4, 6. Implozja, dawaj implozję, kurde, implozja, implozja, implozja! Żywiła wojna. Kurwa, lać! Żeby to zaczęło irytować. To trzeba to rozbudować, to olewam. Dobra, ale chyba mój bohater powinien powoli zacząć sprzątać. Byśmy go schowali tutaj. Ale jednak będę musiał trochę jeszcze poczekać, dlatego że dopóki nie rozbuduję tego zamku, nie ma sensu, żeby się męczyć z magiem. Aha, fajnie. Znowu hajs brakuje. A czemu nie? Darmowe. Magiczny talent, Bajerowsko. Też bardzo przydatne. Dobra, co powiecie na małego trade'a? Okej, trzeci level. O tym będę musiał zmusić wszystkich moich bohaterów, że sobie tam pochodzili. Czemu nie? Co masz za armię? Okej, teraz budujemy tutaj. Level 4, brakuje mi 2 kryształów. Wiem, że mógłbym od razu z nim skończyć, ale wolę lepiej poczekać, żeby nie znajdę tego, czego szukam. Wskrzeszenie! Super! I będziemy już dodatkowo zabudować 5. Dobrze pamiętam. Który masz level? 9. Teraz budujemy tutaj ostatnie. Jak zawsze pieniędzy brakuje. To już jest standard. No to mały trade z tym. Dzięki. 5 level. Teraz dostanę tą kolejną implozję. Magiczne zwierciadło. No, nie będę narzekał. Okej. No to ty już jesteś skończony. Spalaj stąd. Byś musiał wytradować się trochę. Ile masz level? 10 i 9. No to wystarczy się. Ty sobie sprzątaj dalej. I trzeba trzymać się tego w szachu. Okej, 10.
Przypominam, czy tu jest jeszcze jeden zamek. No ale nieważne. Okej, raz. Teraz tu. 7 stówek. No i trzymajmy go teraz w szachu. Dopóki nasz bohater nie zakończy swojej romansidła. Kampuj. Konik folder. No wiem, że to trochę mnie zajmuje, ale tylko potrzebuję, żeby się nauczyli magii teraz. Okej, zostały mi te dwa miasta. Dla niego i potem... Teoretycznie on mógłby mi zrobić wszystko, bo on może wytradować się z tymi zaklęciami, prawda? Nie. Okej. Wracasz tutaj na dół. No i zobaczę, bo może, skoro masz bohater, ma mistrz nauk, to chociaż może on wymieni. By się wszystko by sobie zabrał. Mielibyśmy spokój. Takie robi całego tego kółka. Bo i tak zaklęcie ofiara to jest dwóch. No to sprawdźmy prawdę. Oczywiście nauczył się zaklęć wszystkich tych pierdół. Wiem, że nie są wymienialne, kto cię prosi, żeby wymieniał. Spacer po wodzie, bajerosko. No i wszystkie zajebiste zaklęcie, zapominanie. Nowa ofiara. No, to co jest potrzebne mi. 10 i 10, magia ognia, powietrza i ziemi. Dobra, powinno wystarczyć. Kończę z tym. No, jeszcze magia powietrza na wydarło. Świetnie. No, chociaż dobre po koniec. Praktycznie 2 plus 2. Okej, no to kończymy. Okej, czerwony przegrywa. Gratulacje, wszystkie twoi wrogowie zostali pokonani. Odnosisz zwycięstwo. No i oczywiście nowa gra 4. Dobrze, panowie, ja dziękuję państwu za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Nie bola. No zobaczymy się w kolejnym odcinku, który będzie ostatni z tego właśnie kampanii.